Trzeba przyznać, że dużo sportowego szczęścia mieli piłkarze Jutrzenki Warta, wygrywając 25. halowy turniej piłki nożnej Okręgu Sieradzkiego. Ale przecież szczęście sprzyja lepszym, więc zwycięstwo popularnych Juve nad Wartą Działoszyn 3-2 w finale turnieju bynajmniej nie było przypadkiem. W jubileuszowym turnieju zagrało 8 drużyn. Czwartoligowcy Warta Sieradz i Miniczka z Działoszyna, Zawisza Pajęczno, LKS Kwiatkowice i przedostatnia w tabeli czwartej ligi Jutrzenka Warta oraz trzy najlepsze drużyny sieradzkiej klasy okręgowej. Organ Buczek, Czarni Rząśnia i Unia Sulmierzyce. Podzielone na dwie grupy grały systemem każdy z każdym. Jutrzenka Warta szczęśliwie wywalczyła finał turnieju, remisując w grupie po 0-0 z Wartą Sieradz i Czarnymi Rząśnia oraz wygrywając 6-1 z Unią Sulmierzyce. Zaś w półfinale bardzo szczęśliwie wygrała 2-1 w karnych z Orkanem Buczek. W finale Juve z Warty spotkali się z Wartą Działoszyn, która była druga w swojej grupie, a w półfinale wygrała łatwo 4-2 z Czarnymi Rząśnia. Jutrzenka szybko zdobyła prowadzenie po golu Oktawiana Maliszewskiego, ale równie szybko przeszła do defensywy, co sprawiło, że Działoszynianie po kilku minutach prowadzili 2-1, a bramki strzelili Oskar Korbela i Paweł Bartoszek. Jednak druga połowa należała już do Juve. Piłkarze z Warty grali uważnie w obronie, w bramce znakomicie uwijał się Tomasz Kwiatkowski, zaś gole na 3-2 strzelali Oktawian Maliszewski i Daniel Armatys. Juve po raz piąty w swojej historii zdobyli halowe Mistrzostwo Ziemi Sieradzkiej i Puchar Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Sieradzu. I znowu mogli zatańczyć ze szczęścia. Najlepszym piłkarzem turnieju został Oktawian Maliszewski. Dzięki czemu wygraliście ten turniej? Krótko, trzy zdania. Dzięki czemu? Przede wszystkim dzięki umiejętnościom, wola walki, no i troszkę też szczęścia na pewno, tak? Bo przegraliśmy 2-1 w finale. No i ta ambicja gdzieś do samego końca, tak jak piłka wiadomo mówi, że gra się do samego końca, do ostatniej minuty, no i my dzisiaj to pokazaliśmy. Wygraliśmy, najważniejsze, a jak się mecz układał, to... Historia. Rozlicza się teraz zwycięzców, my się cieszymy. Gratulacje dla Działoszyna za drugie miejsce. Nie no, fajnie to wyszło dzisiaj. Kurczę, nie było żadnego spięcia. Graliśmy naprawdę na luzie, bez jakiegoś tam większego przygotowania, tylko tam jakieś 3 zajęcia, treningi takie wprowadzające. No, udało się wygrać turniej, z czego się niezmiernie cieszymy. No nie było łatwo, bo grupa się nie ułożyła zbyt korzystnie. No cóż. Jesteśmy szczęśliwi, tyle. Myślę, że zasłużone zwycięstwo. Teraz przepraszam, straciłem głos od tych krzyków wszystkich. Warta się raz w tym meczu wcześniejszym, o czym pan wspomniał, postawiła bardzo fajne warunki. Rzeczywiście uważam tak samo, że był to najlepszy mecz na turnieju.
Chciałbym podziękować wszystkim przeciwnikom, ale wszystkim nie wypadało nie wygrać z taką publicznością. Sam pan słyszał, dla takich kibiców warto grać. Za co by pan najbardziej piłkarzy pochwalił? Za tą wygraną ogólnie, za te wszystkie mecze. Co zdecydowało o tym, że Jutrzenka jest jednak najlepsza, jest mistrzem? Wie pan co, my od pewnego czasu, ja uważam, że tworzy się bardzo fajna drużyna. Ja chcę pochwalić chłopaków za ten monolit, za to, że są wszyscy razem, że jak gramy, to jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, że jeżeli coś nie wyjdzie, to się nie załamujemy. Jeżeli komuś ktoś straci piłkę, to drugi mu pomaga. I to jest w tym tkwi siła Jutrzenki. Utrzymamy się? Oczywiście. MKS Jutrzenka grała w tym turnieju w składzie. Tomasz Kwiatkowski, Piotr Sajda, Oktawian Maliszewski, Daniel Armatys, Mariusz Graczykowski, Stefan Potocki, Robert Jarecki, Damian Rymarski i Maciej Dudek. Szczerze powiem, panie prezesie, myślałem, że wy wygracie ten turniej. Co się stało? My też myśleliśmy, że wygramy. Aczkolwiek w sporcie nie ma pewności, że ktoś jest faworytem, czy ktoś jest skazany na porażkę. Chcieliśmy wygrać oczywiście, zawędrowaliśmy do samego finału. I dobrze się on układał dla nas, bo do przerwy prowadziliśmy 2-1 i wydaje mi się, że lepiej wyglądaliśmy i sądziłem nawet, że uda nam się to zwycięstwo jakoś do końca dowieść. No niestety, sport jest nieubłagany, błędy są również nieubłagane w takiej rywalizacji. Musimy się cieszyć z drugiego miejsca i się cieszymy naprawdę. No szkoda właśnie tego wyniku, bo prowadziliśmy grę, uważam, że lepiej graliśmy w tym spotkaniu. No gdzieś zabrakło konsekwencji przy tej trzeciej bramce, nie pokryliśmy. Akurat Jutrzenka wykorzystała nasz błąd i no szkoda, naprawdę. Liczyliśmy, że wywieziemy to zwycięstwo z tego turnieju. Sieradzu jest duży potencjał. Potencjał i kibiców, i potencjał dla organizowania takich imprez. I bardzo się cieszę, że takie imprezy są właśnie tutaj w Sieradzu organizowane. Myślę, że tych imprez będzie więcej, bo piłkarze, akurat w tym momencie piłkarze, muszą pokazać swoje możliwości, a w takiej rywalizacji właśnie podnoszą swój poziom. Bardzo dobrze, że świetna organizacja i jeszcze raz chcę podziękować tak licznie zgromadzonej widowni, bo no, co tu dużo mówić, to tak jakby w pierwszej lidze było rozgrywki w tym momencie. Świetna organizacja i tak trzymać i myślę, że za rok znowu się spotkamy. W meczu o trzecie miejsce Orkan Buczek wygrał 2-0 z Czarnymi Rząśnia po bramkach Piotra Głowińskiego i Patryka Niciaka. Zaś Nigeryjczyk Welsam Macedo z Buczka został najlepszym bramkarzem turnieju. Rzeczywiście, publiczności mogą sieradzkiemu turniejowi pozazdrościć organizatorzy większości podobnych imprez. I tym razem komplet widzów zasiadł na trybunach hali przy ulicy Mickiewicza. Przyglądali się oni z zaciekawieniem nie tylko zmaganiom piłkarzy, ale także wdzięcznym popisom zespołu tanecznego Arabeska ze Zduńskiej Woli, który reprezentuje się na meczach Gatty w Ekstraklasie futsalu. A najgłośniej dopingowali oczywiście kibice Juve. Jak widać, skutecznie.